Panie Marszałku, Państwo Posłowie, chcę powiedzieć o przyczynach, jakie legły u podstaw reformy proponowanej przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie struktury organizacyjnej sądów rejonowych. Podstawowa przyczyna to jest taka, aby sprawność postępowania poprawić w taki sposób, aby była porównywalna ta sprawność do tego, co dzieje się w innych państwach Unii Europejskiej. Polska jest jednym z tych krajów, które mają bardzo duży problem ze sprawnością postępowania sądowego. Na to składa się kilka przyczyn, nie tylko kwestia struktury organizacyjnej, ale także również i struktura organizacyjna sądów, która nie pozwala przy obecnych uwarunkowaniach prawnych do takiego wykorzystywania zasobów kadrowych sądownictwa powszechnego, aby można było racjonalnie korzystać z umiejętności i wiedzy i dyspozycji sędziów do orzekania w tych miejscach, których potrzeba, aby było więcej sędziów. Myślę tutaj o dużych ośrodkach gospodarczych, gdzie okazuje się, że polityka z wielu, wielu lat dotycząca kadr sądownictwa spowodowała, że jest rozmieszczenie kadr nieadekwatne do potrzeb związanych z ilością spraw w poszczególnych miastach, w poszczególnych okręgach sądowych. Tutaj przykładem jest Warszawa, czy Gdańsk, czy inne miasta, gdzie okazuje się, że wpływ spraw, ilość spraw jest o wiele, wiele większa w przeliczeniu na jednego sędziego czy referendarza niż w innych sądach w Polsce. I reforma, którą proponujemy, zmierza do tego, aby uelastycznić tak strukturę sądów rejonowych, aby można było z tych sędziów, z tych mniejszych ośrodków korzystać w sposób bardziej racjonalny. Jest to próba tej racjonalizacji wykorzystania sędziów do orzekania w dwóch perspektywach czasowych. W pierwszej perspektywie czasowej, krótkiej, polegać to będzie na tym, że ci sędziowie będą mogli wymiennie orzekać w poszczególnych wydziałach sądów połączonych, a więc w wydziałach macierzystego sądu i w wydziałach również zamiejscowych, a więc będą mogli zastępować się w czasie urlopu, w czasie zwolnień lekarskich, w czasie niedyspozycyjności, co pozwoli na to, że postępowanie będzie jeszcze sprawniejsze, ale też jest i dłuższa perspektywa czasowa, polegająca na tym, że okaże się po pewnym czasie, że są pewne luzy kadrowe wynikające z synergii, z połączenia tych mniejszych sądów, większe sądy, co pozwoli na to, żeby w razie wygaśnięcia etatów sędziowskich na skutek rezygnacji ze służby, na skutek awansu zawodowego, na skutek przejścia stanu spoczynku, te etaty tak wygospodarowane będzie można przesuwać do ośrodków bardziej potrzebujących kadr orzeczniczych, a zatem sędziów. I to jest, taki efekt zostanie osiągnięty w dłuższej perspektywie czasowej. Jeżeli chodzi, oczywiście jest tak, to trzeba przyznać, że jest tak, że wśród tych sądów, które podlegają reformie, podlegają zniesieniu i połączeniu razem z innymi jednostkami, sprawność postępowania często jest bardzo dobra. To jest to rzecz oczywista. Jest tak dlatego, ponieważ najczęściej obciążenie sędziów w tych ośrodkach jest po prostu o wiele mniejsze niż sędziów w ośrodkach innych, czyli w ośrodkach na przykład wielkomiejskich. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia, o którym tutaj mówię, podajemy przykład porównanie obciążenia wpływem sądu dla miasta, dla Warszawy Śródmieścia w sprawach cywilnych, gdzie okazuje się, że wpływ spraw na 20 bodajże 3 czy 4 czy 5 sędziów jest taki sam jak wpływ spraw na ponad 70 sędziów w 38 małych sądach razem. A więc widać, że jak jest nieproporcjonalne rozmieszczenie tych sędziów. Oczywiście ono wynika ze rozdrobnienia struktury sądownictwa. Może jest tak, że obciążenie jest
za duże nieco w sądzie warszawskim, ale na pewno jest tak, że obciążenie razem liczone dla tych wielu sądów w kraju jest za małe. A więc rozmieszczenie kadry sędziowskiej musi być racjonalne, zgodne z potrzebami wynikającymi z wpływu spraw do sądu. I jeżeli chodzi o skutki społeczne, oczywiście one w żaden sposób nie dotkną w sensie ujemnym obywateli, ponieważ jest to reforma, która powoduje uelastycznienie możliwości zarządzania kadrami orzeczniczymi, w ogóle kadrami sądownictwa, ale miejsca, w których obywatel ma dostęp do sądu, pozostają. Pozostają w postaci wydziałów zamiejscowych. Na skutek tej reformy nie ma takiej sytuacji, że zostaje zlikwidowany jakikolwiek wydział zamiejscowy. Co to znaczy dla obywatela? To znaczy, że tam, gdzie miał sprawę rozstrzygano, tam będzie tę sprawę rozstrzygano miał także po reformie. Tylko, że to będzie w sądzie, w wydziale, który będzie wydziałem zamiejscowym sądu macierzystego. Więc nie ma tego rodzaju ujemnych skutków dla obywateli w postaci uniemożliwienia lub zmniejszenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości. I odpowiadając na ostatnie pytanie, które dotyczy możliwości skorzystania z propozycji polegającej na tym, że tworzony byłby jeden sąd rejonowy w okręgu sądowym, obecnym okręgu sądowym, czyli w gruncie rzeczy należałoby wtedy utworzyć 45 sądów rejonowych z wieloma wydziałami miejscowymi. Oczywiście jest to propozycja po prostu nieracjonalna, dlatego że w ten sposób tworzylibyśmy ogromne sądy rejonowe, którym nie można by po prostu było zarządzać. A jednym z elementów reformy struktury organizacyjnej jest także dzielenie sądów największych. W ostatnich latach podzieliliśmy kilka sądów rejonowych w dużych ośrodkach miejskich, w Szczecinie, w Warszawie, w Katowicach, w Poznaniu, w Lublinie. I teraz, gdybyśmy ponownie dołączali do tych sądów, tych albo jeszcze innych, sądy małe, wiele sądów małych z całego okręgu, na przykład 21 sądów małych z okręgu poznańskiego, to cały rezultat tego, co zostało do tej pory zrobione, byłby zniweczony. Zatem propozycja ta nie mogła być zrealizowana. Dziękuję bardzo.